Cześć, święta tuż, tuż. Nie wiem, czy czujesz atmosferę świąt, czy nie, ale ja zapraszam Cię na taki świąteczny, vlogowy materiał, w którym chyba jedno najważniejsze przesłanie chcę Ci przekazać, ale o tym za chwilę. Bez względu na to, czy Twoje święta będą keto, czy nie będą keto, jest jedna rzecz, którą chcę Ci powiedzieć. Zwolnij. Jeżeli pędzisz, a do tego chyba skłania nas to wszystko, co gdzieś tam dzieje się, w ogóle za drzwiami naszych domów, nieraz w naszym domu, ale też w social mediach, wszyscy chcą być po prostu super gotowi na te święta. A ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim, szczególnie, że te święta są naprawdę krótkie i wszystko tak wypada, i święta, i Nowy Rok w tym roku weekendowo, to myślę, że najważniejsze jest, żeby troszkę dać sobie tego czasu. I pierwsza rzecz to ja, to co zrobiłam, to zastanowiłam się, z kim te święta spędzamy. I jeżeli pomyślisz o tym, z kim spędzasz święta, szczególnie jeżeli jesteś osobą, która wszystko musi mieć przygotowane, to być może jesteś w stanie trochę rozdelegować te zadania, a być może jesteś w stanie spędzić te święta u kogoś w rodzinie, kto część z rzeczy zrobi za Ciebie. Naprawdę nie musisz robić 12 potraw, wymyć wszystkich okien i tak dalej, i tak dalej. Nie ma to sensu. I właśnie pytanie, co daje Ci radość? Bo jeżeli to mycie okien, znam takie przypadki, mam takich podopiecznych, jeżeli to mycie okien to jest po prostu dla Ciebie frajda i lubisz to robić, to umyj te okna. Mi mycie okien nie sprawia większej przyjemności, dlatego ja w tym ostatnim tygodniu robię to, co lubię w wolnym czasie, czyli przygotowuję ozdoby. Z dzieciakami starałam się ich w to włączyć, naturalne ozdoby. Już zresztą któryś rok staramy się naszą choinkę ozdobić tym, co sami w większości zrobimy. I mi to sprawia frajdę, mnie to odpręża, mnie to relaksuje, dlatego w tym roku takie makramowe elementy u nas się pojawiły. Jeżeli jest to coś, co Ci sprawia przyjemność, to ozdób choinkę. Jak tego nie lubisz robić, to wcale nie musisz mieć w domu na święta choinki, też się nic nie wydarzy. No i oczywiście jedzenie. Jedzenie, jak będzie keto, będzie niskowęglowodanowe, będzie zdrowe, to będzie super. Ale jeżeli nie, święta nie trwają pół roku, tylko trwają 1-2 dni, więc też nic się nie wydarzy, jeżeli nie będzie tak, jak starasz się robić na co dzień. To nie jest moment na jakieś wielkie zmiany, ale jeżeli możesz zrobić niskowęglowodanowe, ketogeniczne ciasto i nie zjeść po prostu masy cukru w tym czasie, to na pewno się będziesz lepiej czuć. Dlatego też pokażę Ci taki przepis na ciasto, które jest bardzo uniwersalne. Można z niego i zrobić pierniczki i różne inne rzeczy, a nawet ciasto na pierogi czy uszka, jeżeli są tacy bardzo ambitni. Zresztą w opisie filmu znajdziesz świąteczny e-book, który wciąż jeszcze możesz pobrać, jeśli go nie masz. To tam też więcej tipów na moim zdaniem takie zdrowe święta, ale nie tylko pod kątem jedzenia, ale też tego, jak sobie to wszystko w głowie uporządkujemy, zaplanujemy i tak dalej. No dobra, to teraz trochę takich świątecznych obrazków od nas, nie idealnych, ale naszych na luzie. A ja życzę Ci spokojnych, radosnych świąt, gdzie może zrobisz sobie prezent, a nie tylko innym, i podarujesz sobie czas, podarujesz sobie coś, co sprawia Ci przyjemność, usiądziesz, odetchniesz, poruszasz się, ruszysz swoje ciało, bo to też nasze ciało, dla niego najlepszym prezentem jest to, żeby rzeczywiście wprawić je w ruch w jakimś stopniu, i jak więcej zjesz i więcej się ruszysz, to suma summarum wyjdzie na zero, także do tych aktywnych świąt też Cię zachęcam. Pozdrawiam Cię, po wszystkiego dobrego i do zobaczenia po świętach. Cześć!
Wow!